Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Mam na imię Piotr, to jest program Kuźnia Smaków. Dziś zrobimy sobie kotlet de bolaj z kurczaka. Lecimy! Słuchajcie, co tutaj do tego de bolaja będę używał? Oczywiście są różne odmiany de bolaja, no każdy robi po swojemu, tak? Ile jest kucharzy, tyle jest przepisów. Natomiast ja zrobię de bolaja, który najbardziej mi smakuje. Będzie to de bolaj z szyneczką, jakimś tam serkiem, który się rozpływa. Oczywiście zrobimy w następnym odcinku jeszcze sos do niego. W każdym razie gdzieś tutaj w okolicy będzie się kręcił ten film. Dlatego pokażę Wam też dzisiaj na de bolaja, a następnie albo już jest przepis na sos. Przechodzimy teraz do wykonania takiego de bolaja i mówię już, co będzie nam potrzebne. Moi drodzy, słuchajcie, od czego zaczniemy? Zaczniemy sobie od przygotowania kurczaczka. Mam tu kawałek kurczaka. Oczywiście musicie go z tych błonek najlepiej. Ja to bym je obciął. Możecie je nie obcinać albo obcinać. W każdym razie nie chcemy, żeby były chrząstki jakieś. A ja nie chcę nawet tych tłustych rzeczy. Obetnę sobie. Dobrze. I to chyba tyle. Słuchajcie, co ja teraz zrobię z takim kurczakiem? Takim kurczakiem to Wam przybliżę. O, super. I tak, tym kurczakiem, takiego kurczaka rozcinam. Możecie go klepać, możecie nie, tak jakbyście schabowy robili. Dobra, ale zobaczcie. Tak właśnie, nie no, może go rozklepać. Dobra, rozklepmy tego de bolaja. Co robię, żeby go rozklepać? Przydałaby się folia jakaś, a bardziej folia spożywcza. Czy jest tutaj folia na scenie? Jest. No, dość mała, ale zawsze to folia. Prawda? Kurczaka kładę na folii. Potem rozwijam trochę więcej i przykrywam. No, musi mieć trochę luźniej. Każdy by czuł się niekomfortowo w takiej folii, ale dlatego jak ma luźniej, no to będzie czuł się troszkę lepiej. I tą stroną, o tą stroną, będę teraz rozbijał kotleta, będzie trochę głośniej, więc no, zaciszej i posłuchajcie sobie muzyczki. Dobra, moi drodzy, kotlet został rozklepany. Odstawiam go na bok, albo nie. Wiecie co, tak jest z takim kotletem? Musimy go rozwinąć trochę. O. Sól. Lekko go posolimy. Lekko go popieprzymy. O. Dobra, lekko go popieprzymy. Ja sobie odstawię go na bok. O. Dobra, słuchajcie, i co teraz? Zajmiemy się serem. Dlatego serek. Kurde, muszę go rozpieczętować. Jeszcze mam nadzieję, że kamera mi wytrzyma jeszcze, bo nie wiem, ile tam zostało procent baterii. Gdzie jest? O, tu jest. Dobra, słuchajcie, teraz możecie sobie płat postawić. Ja sobie zetrę po prostu na większych oczkach. O, dobra, no tak. Zetrę sobie na większych oczkach. Odrobinę jeszcze. Wiecie, to nie musi być mega dużo, ale no trochę musicie zetrzeć. No i fajnie, elegancko. O, z zupełności tyle wystarczy, nawet przydłużę lekko. Ale dobra. Wracamy do naszego mięska. I teraz, no może tak. O, tak, super. No i dobra. Mamy takie mięsko. Dajcie mi szynkę. Dziękuję. Szynka już jest na miejscu, no sam sobie wziąłem. Ale... Dobra, kładziemy sobie szyneczkę. Piękna sineczka. Dobra. I posypuję tu obficie serem. Och, uwielbiam takie połączenia. Kurde, ja tak lubię ser z takim właśnie smaczkiem
mięska, kurczaka, czy indyka, czy innego nawet. I jeszcze do tego szyneczka, no miom, 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 miom. Dobra, musimy to teraz skręcić, dlatego co ja robię? Ja robię boki, zawijam, o, jo, i teraz folię do góry i wszystko ściągam do środka. Wszystko ściągam do środka. O tak. Dobra. Jak chcecie, to możecie to jeszcze przymrozić. Będzie jeszcze lepiej. No. Nie, żeby taka paróweczka nam wyszła. Ja to sobie ścisnę folią. Kurde, się kręci wszystko. Nie przymocowałem sobie tej deski. No, w każdym razie taka paróweczka musi nam wyjść. I możecie to wstawić do zamrażarki na 5 minut. Dlatego tak zróbmy. A przygotujemy sobie coś innego teraz w tym czasie. Jeden talerz, jedna miska, a jedzenie bierz do pyska. Jedno jajko wlewam, wbijam do miski, roztrzepię, odrobina soli, odrobina pieprzu, żeby panierka również miała swój smak. Dobrze, pięknie. Możecie dodać również mleka albo śmietanki. Dodam śmietanki, odrobinę, dosłownie łyżkę. I już. I tak. Wymieszam. Musicie to sobie rozmieszać, to jajo, żeby pięknie tu się rozbełtało. Teraz przyszedł czas. Może na paniorkę. Jest bułka tarta? Halo. Tutaj jest bułka, kupimy bułkę. Ja tutaj, możecie własną zrobić oczywiście, możecie użyć panko. Jak to jest tam miąć, to jest, kurde, mała dziura. Jeszcze jeden talerz. I tutaj na ten talerz wsypię mąki. Bo toczymy sobie najpierw to w mące, żeby fajnie później panierka się przyczepiła. No, pięknie, o to chodzi. Tutaj mamy bułeczkę, tutaj jajeczko, pieprzem i solą, mąka. Dobra, wyjmujemy nasz piękny baton devolaje i co z nim robię, moi drodzy. Najpierw w mące. O, pruszam, fajnie. O, żeby się tylko nie rozwalił, bo Piotrkowi będzie smutno, bo by sobie takiego devolajka zjadł w całości. O kurde, nie przemyślałem tego. Kurde, wszystko w mące. Dobra, trudno, miałem całe ręce w mące. Takie jajko jednak na talerzu lepiej nam się sprawdzi, dlatego teraz obtoczę sobie w jajku. Mam nadzieję, że to widzicie, chociaż trochę. Teraz mam brudne, nawet nie mogę tego przybliżyć. I do bułki tartej. I wszędzie bułeczka, obtaczamy. Lekko możemy przyklepać. To wola jest naprawdę duży, bo on starczyłby na dwie osoby. Tak myślę, ale ja jestem głodny, więc oj. No, tak będzie się prezentował. Ale super, fantastyczny. No, on jest trochę duży, możecie zrobić trochę mniejsze devolaje. W każdym razie. Tak się prezentuje i go nagrzewam patelnię, tak na średnio, tak jak ziemniaczane placki, jak wcześniej robiliśmy. I po prostu będę smażył z każdej strony tam po parę minut, żeby był złoty z każdej strony i wrzucę do takiego właśnie, takie właśnie mięsko na 20 minut 160 stopni Celsjusza. No i już, więc lecimy. Moi drodzy, do środka możecie również dać masełko. Masełko do środka właśnie tego farszu. Ja tego nie zrobiłem. Chcę, żeby fajnie to się skleiło. No ale możecie tak zrobić. No. Ja zrobię w ten sposób, że po prostu do oleju dodam masła i równie dobrze będzie fajnie czuć ten maślany posmak. Dlatego olej, masło, łyżka masła, rozgrzewam. Tak na średnio. Pamiętacie, że masło jednak wam się będzie mogło przypalać.
bo ma niższy punkt dymienia. Chodzi o to, że w niższej temperaturze niż olej na przykład zaczyna się palić i zaczyna się dymić i wtedy już jest katastrofa. Natomiast my sobie w taki sposób poradzimy, żeby tego nie było, żeby to uniknąć. Więc mieszam olej z masłem. Po prostu mieszanie tłuszczów to równie może dobrze się sprawdza. Wymieszam. Rozgrzejmy to. I będziemy smażyli tutaj pięknie. Dobra, słuchajcie. Już tutaj skwierczy pięknie, wszystko elegancko. Dlatego trafia dewolaj na patelnię. Niech się smaży. Skubaniutki, piękniutki. Dym się unosi, to znaczy, że masełko już trochę się przypala. Dobra, ostatnia część i wrzucimy go do piekarnika. I wygląda prześlicznie. Słuchajcie tylko. No ślicznie chrupie. Moi drodzy, przyszedł czas na dewolaja. Minęło już tyle czasu, ile potrzeba, ale soczysty. Przepiękny dewolaj. Przepiękny. O, tutaj już serek wypływa. Dlatego nie pozostaje nic innego, jak tylko go przekroić i pokazać wam, jak wygląda w środku. O, zobaczcie. Genialnie. Genialnie wygląda. Genialnie. Dobra, moi drodzy, to by było dzisiaj na tyle. Dziś zobaczyliście przepis, jak zrobić dewolaja w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że zrobicie i pochwalicie się wynikami w komentarzu. Możecie również zasubskrybować kanał, polajkować, dać właśnie lajka, żeby zwiększyć zasięgi. Dzwoneczek jest po to, by przychodziły wam powiadomienia o kolejnych filmach. No nic, to dzisiaj by było na tyle. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Hej.